Cześć, tu Mruk, witam w kolejnym unboxingu. Paczka od Bobiksona, ale paczka z kostkami z Chin. Nowości. Akurat Bobikson zamówił te kostki dla mnie też. Dzięki bardzo. Tutoriali na kanale dalej nie ma, dlatego że niestety od 3 miesięcy nie mam na to czasu w ogóle. Paczki przychodzą, a kostki leżą nieułożone. Dobrze, że Bobikson od czasu do czasu wrzuci jakiś tutorial. Zobaczymy, co to jest. Kostek powinno być 3 i są 3. Wszystkie 3 od Moju. Wszystkie 3 bardzo podobne do siebie. Wersja pierwsza, druga i trzecia. Nazywają się Mix-Up Cube na kolorowym plastiku. I zaczynamy od pierwszej. Wszystkie są dosyć podobne. Różnią się jednym elementem. Plastik przyzwoity, poruszanie przyzwoite. Natomiast no, oczywiście jest to Cube, ale Cube, który ma chyba tutaj możliwość obrotu. Czyli kostka powinna być dosyć prosta. Te elementy się wymieniają między sobą i można je pomieszać. Pewnie trzeba najpierw doprowadzić do porządku te kolorowe elementy, potem ułożyć z Cube'a, albo odwrotnie. Tutaj tylko 2 elementy się wymieniają. W kolejnych kostkach w wersji drugiej i trzeciej tych elementów będzie więcej. To wydaje się dosyć prosta. Ta być może trochę trudniejsza, dlatego że jeszcze popatrzę, czy tu coś się więcej dzieje. Nie, nic się nie dzieje. Tutaj jest możliwość takiego obrotu i mieszania dalszego, czyli kostka zrobi się zmiennokształtna. Poziom trudności trochę wzrośnie, ale na pewno więcej pracy przy ułożeniu tej kostki, natomiast bardzo trudna pewnie nie będzie. Można pewnie zrobić coś takiego. Także kolejny Cube, nie wiem dlaczego tak się nazywa. No ale tak się nazywa, czyli 1, 2 i wersja trzecia, czyli te półkola podzielone są na 3 elementy, czyli jeszcze więcej elementów, więcej układania. Natomiast czy poziom trudności rośnie? Pewnie nie bardzo. Można rozdzielić tak. Na pewno traci trochę kostka na jakości. Te obroty są w związku ze zwiększającą się ilością elementów trochę gorsze. No, takie dziwne rzeczy się dzieją na kostce, czyli można to dosyć mocno pomieszać, elementów coraz więcej i przez to poziom trudności trochę większy, ale to pewnie tylko kwestia cierpliwości. Poza tym jest to po prostu Cube. Te obroty Cube'a w tej kostce chyba trochę gorsze niż w tej. Zdecydowanie gorsze, ale tutaj ta ilość elementów o tym to determinuje. Tutaj te obroty są najlepsze, tutaj najmniej przeszkadzają te półkola. Kostki fajne, nowe, niezbyt trudne, ciekawostki i na dodatek niezbyt drogie. To są tanie kostki. W tej chwili patrzę na stronę Z-Cube'a i ta kostka kosztuje 3 dolary, plus oczywiście wysyłka niestety. Czyli w Polsce będzie kosztowała około 20 paru złotych pewnie. Jeżeli pojawi się w polskich sklepach, być może już się pojawiła, chociaż jeszcze nie widziałem. Dzięki Bobiksonowi za kostkę, dzięki za kostki, dzięki za uwagę i do zobaczenia być może w tutorialu, o ile wreszcie będę miał na to czas, bo kostek do ułożenia jeszcze bardzo dużo.